Witam na kolejnym teście. Tym razem to będzie test cegły. Pod cegłą będą monety. Jedna, druga srebra grosza. 24 część talara i jeden grosz. Na początek jeden grosz polski. Aha, sprawdzić najpierw ziemię muszę. Czułość 46, filtr relikt. Dyskryminacja na początek na minus 90 ustawię, żeby sprawdzić ziemię pod kątem zalegania metali. Słyszymy, że w miejscu testu grunt daje sygnał na stal, co oznacza, że warunki są dosyć trudne do pracy wykrywacza. Dobra, na początek pójdzie moneta 1 grosz. Może bezpośrednio pod cegłę. Dyskryminację ustawię na minus 90 teraz, to znaczy na 0 z minus 90, czyli odrzuciłem całkowicie akceptację stali. Jest powtarzalny kolor, a zmienię filtr na płytszy. Także jest sygnał powtarzalny na kolor. Teraz zmienię jeszcze na filtr czwartego rzędu, który będzie moim zdaniem najlepiej pokazywał tą monetkę. Tak do jeszcze 8 cm trzymając sondę nad ziemią. Widać, że pomimo tego, że filtr jest najpłytszy, to jednak najlepiej filtruje z tych wszystkich, czyli jest najlepszy na takie trudne warunki, jak są tutaj. Dobra. Teraz 24 część talara. Filtr czwartego rzędu, tak jak wcześniej. Tutaj druga cegła, sprawdziłem ją teraz, a teraz ją dołożę. Zobaczymy, z tego wyniknie. Proszę bardzo, mamy powtarzalny sygnał na kolor, żeby nie było wątpliwości. To ją troszkę teraz w drugą stronę przesunę. To jest powtarzalny kolor. Przełączę teraz na filtr standard. Bardzo słaby kolor i nie zawsze powtarzalny. Teraz filtr relikt. Nic w sumie do kopania, moim zdaniem. Czyli tak, mamy ustawione dwie cegły, a na filtrze czwartego rzędu Argona DD 29 cm ładnie widzi tą monetkę. Dwie cegły to jest odległość 26, za prawą 27 cm, nawet 28. Może minimalnie zakopię. Najpierw jedna cegła. To jest filtr relikt w tej chwili.
nie czwartego rzędu, dobra. Ale dołożymy teraz drugą cegłę. No tak coś, ale nie bardzo. Od razu przejdę na filtr czwartego rzędu. No ma kłopocik już, żeby to złapać, tylko pojedyncze daje sygnały, ale nie bardzo powtarzalne. Dobra. Z jedną cegłą. Bardzo ładnie widzi. Teraz będzie moneta. Jedna, druga silver grosza, czyli mała monetka srebrna. Może od razu też ją przykryję warstwą ziemi od razu. Jest bardziej pszczółka niż jakaś tam typowa ziemia. Bardzo ładny sygnał na filtrze czwartego rzędu. Układam cegłę. No to już nie jest sygnał do kopania. Na jednej bardzo ładnie. To teraz może jeszcze na koniec cały silver grosz. Wysypię te fanty. To zabiorę. I zostaje nam jeden silver grosz. Srebrna monetka, 1847 rok, Mennica Berlin. Jedna cegła. Bardzo ładny sygnał. Nawet trzymając sondę jeszcze gdzieś tak do 80 cm nad ziemią. Następnie druga cegła. No, łapie powtarzalny kolor. Nie zawsze. Ale przesunę cegłę bardziej w prawo, żeby nie było wątpliwości, że gdzieś bokiem coś łapie. Najmocniejszy sygnał jest na środku sondy. Zawsze, najgłębiej sięga środeczek. Dobra, włączę teraz na almetal na minus 90 jeszcze ustawię, zobaczymy jak zasygnalizuje. Dużo stali pokazuje też, ale i też kolor. Dobra. Jeszcze raz może zmierzę ilość cegieł. Czyli ilość cegieł to dwie sztuki, ale ich jakby grubość łączną około 18 cm. I moim zdaniem jest fajnie zaliczony ten teścik cegły. Dobra.